17 września przypadła 75. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Związek Sybiraków w Sieradzu jak co roku tę datę obchodził niezwykle uroczyście. Sieradcy, Sybiracy czczą również dzisiaj tych wszystkich, którzy walczyli pod Lenino i tych wszystkich, którzy walczyli pod Monte Cassino. Pod Monte Cassino to byli ci, którzy do 1941 roku byli w sowieckich łagrach, później na mocy umowy Sikorski-Majski poszli do drugiego korpusu generała Andersa i z tym korpusem później walczyli w 1944 roku w maju pod Monte Cassino. Z kolei ci, którzy później walczyli pod Lenin, no to też w większości byli Sybiracy, którzy, jak to się mówi, nie zdążyli się załapać do armii generała Andersa. Oni zostali dopiero później zwolnieni i wstąpili do tworzącego się Wojska Polskiego, generała pułkownika, później generała Berlinga. I w 1943 roku większość tych Sybiraków brało później udział w pamiętnej bitwie pod Lenino. Marsz żywej pamięci rozpoczął się uroczystą mszą świętą w kolegiacie sieradzkiej w intencji pomordowanych i zaginionych na wschodzie, walczących o wolną Polskę na wszystkich frontach II wojny światowej i tych, którzy zmarli w Polsce po powrocie z katorgi. Po mszy świętej na ścianie memorialnej przy kolegiacie została odsłonięta tablica poświęcona księdzu prałatowi Józefowi Frontczakowi, byłemu wieloletniemu proboszczowi parafii. Brawo! Patrz! Był to wieloletni proboszcz sieradzkiej Fary. On był bardzo zaprzyjaźniony i z wojskiem, i z Sybirakami. Ja też bardzo mile go wspominam. Ksiądz Józef, bo on miał podwójne, my żeśmy mówili księże Józefie, ale miał podwójne imię Józef Tadeusz Frontczak. Tutaj w Sieradzu był do końca swoich dni, bo po przejściu na emeryturę zamieszkał tutaj jako ksiądz rezydent, mimo że ksiądz emeryt nie musi, prawda, odprawiać, bardzo był związany tutaj z parafią do końca swojego życia. Był również oficerem rezerwy. I tu w Sieradzu to już będzie druga tablica, bo zaraz w rocznicę jego śmierci taka tablica pamiątkowa została odsłonięta przy kościele garnizonowym, a dzisiaj Sybiracy i też społeczeństwo Sieradza ufundowali kolejną tablicę. Następnie w uroczystym pochodzie, który uświetniła Wojskowa Orkiestra Dęta z Bytomia oraz Kompania Honorowa z 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, wszyscy przybyli, przemaszerowali pod pomnik Sybiraka. Po uroczystym podniesieniu flagi i odegraniu hymnu narodowego rozpoczęły się okolicznościowe przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał prezes oddziału Związku Sybiraków w Sieradzu Antoni Firlit. 14. Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Sieradzu bardzo serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą uroczystość drogich nam gości. Skupieni w Związku Sybiraków stawialiśmy i stawiamy sobie główne nasze statutowe i patriotyczne zadanie. Utrwalanie pamięci polskiej Golgoty Wschodu. Głoszenie prawdy. Historycznej o niewyobrażalnych cierpieniach, jakich doznaliśmy od stalinowskich oprawców. O tej tragicznej prawdzie możemy mówić dopiero teraz, gdy Polska jest wolna, suwerenna i niezależna. W trakcie uroczystości wręczono odznaki honorowe Sybiraków za szczególne zasługi dla Związku. Przed przybyłymi gośćmi wystąpili uczniowie publicznego gimnazjum gminy Sieradz. Na zakończenie pod pomnikiem Sybiraka złożono wiązanki kwiatów.